tylko to więcej nie w tym słowie jest kolor nieba, ale także rdzawy pył gorzki w nim. Jeszcze obok ciebie moja, a jednak szukamy się. Może nie pójdziemy już na thank you.
Instrumenty
klawiszowy Agnieszka Zaleśniewicz. Scenografia szycie strojów dla Małego Księcia i róż Angelika Jednoruch. Rekwizyty do przedstawienia samolot, pomp i róż Jarosław Tempa. Reżyseria i oprawa muzyczna Barbara. Podziękowania dla pani Jolanty Gabrielskiej oraz Gosi Świątek za pomoc przy organizacji przedstawienia. Dziękujemy paniom. Dziękujemy panu Krzysztofowi za obsługę akustyczną i oświetleniową, za pomoc przy zamocowaniu scenografii, który tam jest właśnie w dyżurce. Panie Krzysztofie, dziękujemy. Dziękujemy również pani dyrektor Kopisu, pani Agacie Śpiłek, przepraszam, za udostępnienie sali na przedstawienie. I dziękuję wszystkim za przybycie. Mam nadzieję, że się podobało. Pani mnie? Tak. Proszę, nie uciekajcie jeszcze. Pani Wasiu, proszę tu wyjść bliżej do nas. Pan wicestarosta złoży taką symboliczną wiązankę w ramach podziękowania dla pani. Proszę państwa, niezwykły człowiek. Pani Basia przyszła do mnie i mówi: pani dyrektor, zróbmy Małego Księcia. Ja mówię: nie, pani Basiu, to jest za trudne. Nie damy rady. Pani Basia mówi: damy radę. A jak już przyszedł do nas do szkoły Błażej, tak, tak. Chodź tu, Błażej, do nas. Przyszedł do nas Błażej. Przyszła do mnie pani Basia i mówi: tak, mamy Małego Księcia, teraz to już musimy to zrobić. I zrobiliśmy. Proszę państwa, na ręce pani Basi wielkie podziękowania, wielkie brawa. Dziękuję. To jest, proszę państwa, niesamowite. To jest to, że to wszystko powstało u nas w szkole, tak? Nauczycieli, którzy już zostali wymienieni, oni tego wszystkiego dokonali sami własnymi rękami. Nic nie musieliśmy kupić. Nikt mi nie zawracał głowy, a nie mamy tego, a potrzeba to. Nikt nie marudził, że ma już dosyć, że on nie chce, że mu się nie podoba. Proszę państwa, to przedstawienie powstało w naszej szkole, bardzo skromnej. Nawet nie wiem kiedy, nawet nie wiem jak. Nikt nie przychodził, nikt nie marudził. Słuchajcie, dla mnie jako dla dyrektora coś niesamowitego, tak? Nie było żadnych fochów, żadnych pretensji. Nie wiem, czy chociaż złotówkę wydaliśmy na to. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję. Jesteście niesamowici. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Jesteście gwiazdami, naprawdę, największymi. Pani Barbaro, zanim wręczę pani te piękne kwiaty, chciałbym bardzo serdecznie i gorąco podziękować pani za przygotowanie tego wspaniałego dzisiejszego spektaklu, tego przedstawienia, za pani zaangażowanie, za pani poświęcenie. Dziękuję wszystkim osobom, dzięki którym mogliśmy dzisiaj oglądać taką wspaniałą ucztę, uczestniczyć w wspaniałej uczcie. Dziękujemy wszystkim, szczególnie dziękujemy wszystkim dzieciom, które tak pięknie mówiły o miłości, o tym, co najważniejsze. Pani Barbaro, to przedstawienie jest tak wspaniałe, ponieważ ono przedstawia nam o dobroci ludzkiego serca, o miłości, a to jest w życiu najważniejsze. Szanowni państwo, niedawno miałem możliwość uczestniczyć w ślubowaniu młodych adwokatów. Była to piękna uroczystość, było wiele wspaniałych przemów, ale najbardziej utkwiło uczestnikom tego ślubowania
utkwiło to, co powiedział jeden już z doświadczonych adwokatów i powiedział coś takiego, że w swojej pracy kierujcie się literą prawa, ale również nie zapominajcie, aby kierować się literą serca. Bez tego, bez serca, też to przedstawienie i to serce, które dajecie dzieciom w tej szkole, to jest najważniejsze. Bez tego by się nie mogło chyba odbyć. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz dziękujemy. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo, że byli z nami. Pan wicestarosta Stanisław Pani Małgorzata Iwańska, naczelnik Wydziału Oświaty. Dzieci jeszcze dostały dwie wielkie torby cukierków. Byli z nami również pani Genowefa Suwała, prezes Związku Sybiraków, przedstawiciele Związku Sybiraków, pani przewodnicząca Rady Rodziców, Marlena Skibińska. Dzień dobry, witamy. Byli z nami przedstawiciele zespołu Boguszyczanie. Wiem, że też mają cukierki dla dzieci. Można podejść i wręczyć. Witam całą społeczność zespołu placówek specjalnych wraz z nauczycielami i dziękuję również za przybycie podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z opiekunami. Mieli być z nami również przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jeżeli są, to serdecznie witamy. Proszę Państwa, nasi aktorzy za chwilę będą wystawiać kolejny raz to przedstawienie dla szkół z Oleśnicy. Także musimy im dać troszkę czasu, żeby odpoczęli, zjedli, napili się i kochani, naprawdę słów mojego zachwytu nie jestem w stanie wyrazić. Mały książę osobiście to moja Biblia i myślę, że dzisiaj zasnę czytając ponownie Małego Księcia. Jeszcze raz przekazuję mikrofon panu wicestaroście. Dziękujemy również pięknie pani dyrektor, bez której to przedstawienie też zapewnie by się chyba nie mogło odbyć. Dziękujemy bardzo. I dziękujemy wszystkim nauczycielom i wychowawcom tej szkoły. Przy okazji prosimy pani dyrektor poczęstować wszystkie dzieciaczki tymi wspaniałymi cukierkami. Dziękujemy. Pan starosta powiedział właśnie to, o czym zapomniałam, a tak sobie też miałam na uwadze. Tak, dzięki pani dyrektor naszej szkoły, która po prostu swoją dobrocią i milczeniem otwiera serca drugiego człowieka, więc bardzo dziękujemy, bo to dzięki, to przyjemność w ogóle pracować, mając taką panią dyrektor. I tą drugą panią wicę również. Bardzo dziękuję. Dziękujemy również. Stoją Boguszyczanie, zapraszamy zespół Boguszyczan. Na ręce pani reżyser. Albo o, Małego Księcia. Bardzo wam dziękujemy. Kochani, zespół Boguszyczanie jest takim naszym zespołem zaprzyjaźnionym. Często organizujemy różne wspólne uroczystości. Widzę jeszcze przedstawicieli Środowiskowego Domu Samopomocy. W większości są to absolwenci zespołu placówek specjalnych, również nasi przyjaciele. Również w ciągu roku razem spędzamy czas na różnych uroczystościach. Zapraszam dziewczyny. Prosimy o następne przedstawienie, prawda? Wymyśli coś pani Basiu, na pewno. Bardzo dziękujemy państwu.